Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Wiem, że pan był, bo pana widziałem na kongresie Porozumienia. Jak pan tam się czuł? No dobrze, sami znajomi koledzy. I zresztą jestem w tej chwili członkiem Porozumienia. Koło Polskie Sprawy to koło poselskie. Partia inna jeszcze nie powstała, która by była inspirowana przez to koło, więc w tej chwili to było zwykle. No tak, no koledzy sami bliscy znajomi, ale jednak koło pan założył, więc to jest jakaś manifestacja odrębności. Tak, chodziło o to, że zresztą od wielu już miesięcy ja osobiście jestem i kilku posłów też z Porozumienia. Tam się zdarzają dwa nurty. Jeden taki bardzo ugodowy wobec naszego większego koalicjanta, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Drugi, który mówi, że trzeba jednak grać zdecydowanie bardziej wyraziście i twardo. Do tego należałem ja. No poziom tej różnicy na tyle był duży, że postanowiłem odrębnie głosować. Natomiast w związku z tym, że Porozumienie jednak jest partią prawicową, a na polskim rynku właściwie w tej chwili posłucha, bo wszyscy to prawie lewica, PiS przecież jest partią socjalistyczną, klasyczny PPS, więc dlatego też pozostałem w Porozumieniu. Tym niemniej jednak manifestuję w jakiś sposób swą odrębność. Ostatnio zresztą muszę powiedzieć, przykro mi było, kiedy koledzy znów zagłosowali niezgodnie z moimi sugestiami w sprawie ustawy o restrukturyzacji szpitali. To jest ustawa antyprywatyzacyjna, no ale żeby było miło w cudzysłowie, no to konfederaci też się pomylili i zagłosowali za przeciwko prywatnemu rynkowi. To jest wynikiem tego, że w Sejmie tych ustaw jest tyle, że nie ma czasu się zorientować, o co chodzi w danej ustawie. A zdrowotne są jakoś tak zawsze na boku. Wydaje się, że wszystkie będą pożyteczne. Panie pośle, ale przecież pan doskonale pamięta, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która kategorycznie się przeciwstawiała prywatyzacji służby zdrowia. Zawsze twierdziła, że za zdrowie Polaków musi państwo odpowiadać, a nie jakieś prywatne szpitale. Mało tego, ja nawet to zdanie, które pan powiedział, też się zgadzam z nim. Państwo powinno stworzyć system, ale w tym systemie nie być właścicielem, nie manewrować, nie kierować, tylko stworzyć ramy tego systemu. Tak jak przywołuję ten przykład na boisku, ktoś układa ramy, przepisy, jak piłkarze mają biegać, ale nie kieruje tymi piłkarzami, mówi ty w prawo, ty w lewo, ty w środku, a ty teraz podaj do kolegi. I ktoś musi ułożyć, tak, państwo musi zorganizować system, ale nie kierować nim i nie stworzyć system, to znaczy taki układ, w którym reguły gry są przestrzegane i w którym w jakiś sposób przepływy i zależności są realizowane w opisany sposób. Rozumiem, przez państwo, tylko to, ale reszta to sama. Z systemem zdrowia zajmiemy się przy jakiejś innej okazji. Ja chciałem wrócić do tego, tak, do tego spotkania, w którym pan brał udział. A jak pan się czuł, kiedy pan słuchał pana posła Sobolewskiego z PiS-u, który miał taką prośbę o nieprzedkładanie własnego interesu nad interes Polski i to było zdanie kierowane bezpośrednio do pana prezesa Gowina? No ja myślę, że może przez chwilę lustro stanęło przed panem Sobolewskim i on do siebie mówił, no ale to oczywiście ta i obecność i nieobecność prezesa Kaczyńskiego i obecność pana Sobolewskiego, to też były pewne znaki. Kochamy republikanów, ale właściwie republikanie to sobie sami krzywdę zrobili, bo oni tak już, oni przecież żadnej odrębności swojej nie pokażą tutaj. Natomiast również delegowanie Sobolewskiego było, no jesteśmy w koalicji, ale już się tak bardzo nie kochamy. Myśli pan, że powoływanie republikanów to był pomysł na jakąkolwiek i czyjąkolwiek odrębność? Przecież to był sposób i pomysł na to, żeby wam pokazać Porozumieniu. Nie jesteście potrzebni, jak będzie trzeba, to się was zastąpi. A nie, oni cały czas już byli w środku. Ten gest chyba miał inne znaczenie, bo oni, że oni będą głosować, ta grupa republikańskich posłów tak, głosuje zawsze z PiS-em, no to już było od dawna, więc to nie trzeba było otworzyć partii, żeby tak się stało. Oni zresztą nie mieli wyjścia, no są na uwięzi, są ministrami niektórzy
z ramienia PiS, więc to właściwie oni są właściwie w kleszczach. Ale to był chyba gest, który może bardziej chodziło o to, żeby próbować zagospodarować prawe skrzydło sceny politycznej i zwrócić się do prawicowego elektoratu, który opuszczałby, widząc socjalistyczne podejście PiSu, który opuszczać może lub już opuścił Prawo i Sprawiedliwość, i dlatego to próba zbudowania prawego skrzydła, ale nieudana, no to jest przecież operatkowa partia. Niech pan mi powie, panie pośle, dlaczego Porozumienie jest w koalicji jeszcze? Niech pani poda jeden czytelny powód, bo ja słucham pana premiera Gowina i mam wrażenie, że on opisuje rodzinę z niebieską kartą. No leje mnie, poniewiera, ale to jest dobry projekt. To jest dramat polskiej sceny politycznej. Nie ma w tej chwili możliwości zbudowania innej sensownej koalicji, która, bo czy wyobraża pan sobie zbudowanie koalicji z całej reszty opozycji, to tam już w ogóle to byłaby w ogóle egzotyka. Jest jedyna możliwa w tej chwili koalicja, która jeszcze jako taką może rządzić i rządzi. Natomiast na scenie politycznej dzieją się różne ruchy i one jeszcze się będą działy. No bo ona się musi przebudować. Gdyby teraz w jakimś tam odruchu determinacji zarządzono nowe wybory, no już nie wnikając z jakimi mechanizmami, bo to się da zrobić, to co po tych wyborach? No będzie jeszcze gorzej. W tej chwili nie widać sceny takiej sytuacji na scenie politycznej, która budziłaby nadzieję, o mamy program, mamy tutaj owoców, i programy, które... Panie pośle, zgoda, ale przecież pan wie, że pan premier Gowin podczas swojego wystąpienia wylistował wszystkie przewagi Porozumienia, te momenty, w których Porozumienie zachowało się przyzwoicie według niego i dobrze. I tak się składa, że wszystko to są działania wbrew PiS-owi. Nie można tkwić w takiej koalicji. No, nie ma czytelnego powodu, dla którego się tkwi w takiej koalicji, poza ochotą na sprawowanie rządów. Wśród niektórych pewnie ta ochota jest. Przeze mnie w tej swojej jak gdyby wypowiedzi, że nie ma innego wyjścia na razie, to raczej ocena polskiej sytuacji i troska o Polskę. No nie da się w tej chwili nic sensownego zbudować, co byłoby lepsze, chociaż to... Ale myśli pan, że da się troszczyć o Polskę, tolerując to, że ktoś proponuje wybory kopertowe, że ktoś stworzył media, do których was się nie zaprasza, raczej z nich wyprasza. Znaczy, was cytując, można wyliczyć te różne niegodziwości, z którymi się godzicie, uznając, że no dobra, tak musi być, bo nie ma innego wyjścia. No, godzimy się jak godzimy, no ale widać, nie zawsze się godzimy. No ale na naprawdę, no czasami są sytuacje, w których nie ma wyjścia i trzeba to mniejsze zło wybrać, bo większym złem jest całkowita destabilizacja Polski i rzucenie na pastwę. No, nawet no, nie ma w tej chwili pomysłu na inny układ polityczny, który byłby w miarę stabilny i poprowadził Polskę. No bo trudno też od tych lewackie przecież ugrupowania, które są w Sejmie i to czasem w różnych miejscach, to przecież Polskę prowadzą donikąd. Ale którzy to są ci lewacy, pańskim zdaniem? Kogo pan tam w ten sposób definiuje? No przecież to, co ci, którzy są związani z lewicą, bo to nie cała lewica jest taka przecież. Również i w Platformie są niektórzy tacy lewacy, że oni aż... Ale pan opisie tak przed chwilą powiedział, że to są socjaliści. A PiS jest socjalisty, tylko że lewactwo to jest dla mnie zawsze skrajne lewactwo. Skrajnych lewaków właśnie w PiSie nie ma, ale to klasyczni PPS-owcy. Znaczy z taką lewicą jesteście skłonni współrządzić? A z kim? Nie wiem. Wie pan, no w polityce no chyba są ważne jakieś idee. Nie, czasem są ważne idee, no ale można, ja mam idee od dawna i pomysły, jak zmienić polską służbę zdrowia, ale póki co mi nie idzie, no bo nie ma tego z kim robić, więc to, że mamy pomysł, że mogłoby być inaczej, to tak, ale nie ma, póki jest demokracja, a na razie to na to wygląda, że jest, no to tam są pewne reguły gry, musi być większość sejmowa, no jak jej nie da się zbudować, bo z rozsądnych ludzi to jest mniej niż nierozsądnych, ale z tej mniejszości rozsądnych nie da się zbudować w tej chwili rządu w systemie demokratycznym. Nie myśli pan, że to poparcie, no jednak na poziomie błędu statystycznego dla solo występującego Porozumienia, to jest jakby efekt tego, że no trochę to nieczytelne zachowania.
Tak, ja dlatego właśnie od początku, to już wspomniałem wcześniej, mówiłem, że musimy bardziej wyraziście wyrażać swoje pomysły i odrębność, pójście i wypokiwanie się, albo też udało nam się tam 2% uszknąć z czegoś i nasz pomysł tam zaszyty w 7, 8 paragrafie, 85 punkt, no to jest nasz, kto to kupuje? Nikt tego nie widzi. To jak pan widzi wyrazistość? Jak by pan ją zdefiniował, opisał? Co by się musiało wydarzyć, abyście pokazali, że jesteście wyrazistą partią na przykład? No, gdybym miał taki pomysł i gdyby mnie tu jednoznacznie słuchano, to bym nie musiał tworzyć odrębnego koła, no ale jak widać też nie wyszło, więc polska scena polityczna w tej chwili jest na etapie przemian. Nie ma obrazu docelowego. Ona się będzie zmieniała, ona się zmienia i będzie się zmieniała. Jak? Nie wiadomo. To są ruchy czasem chaotyczne, ale to potrwa jeszcze wiele miesięcy i będzie wiele zaskoczeń. To też już mogę w tej chwili powiedzieć, że to nie jest koniec tych przemian, odejść w różnych formacji i tak dalej. Więc to będzie się zmieniało. Ale pan przewiduje, czy pan wie o nazwiskach, o personaliach, które zmienią i pokażą, jak się daleko zmieniają? Między przewidywaniem a wiedzą, no, tak bym to powiedział. Myśli pan, że z taką siłą i mocą można, zabrzmiało trochę jak groźba, kiedy pan Gowin to mówił, że można grozić stworzeniem alternatywy PiS-owi, który ma 35% poparcia? No tak, że tak to zabrzmiało, ale alternatywa, no 35% to daleko do 50%, więc to nigdy nie jest. W wyborach to się, wyborczych decyzjach to się nie zdarza, albo rzadko się zdarza. No tam czasami niektórzy dostają 95%, no ale to inne kraje. Natomiast no, można. Poza tym ta sytuacja będzie coraz bardziej dokuczliwa i myślę, że nastąpi w pewnym momencie takie przesilenie, że Polacy zdecydują, oby w tym momencie nie pojawił się jakiś dyktator lub też nawet nie o dyktatora chodzi, ale jakiś oszołom, który porwie ludzi i powie, ja was poprowadzę w dobrym kierunku. Bo też to tak jest, jak już wszystko jest tak zepsute i tak dokuczliwe, że czasami ludzie wybierają bardzo, bardzo, dokonują bardzo dziwnych wyborów, że ktoś, jakiś tutaj gwiazda przychodzi i zaczyna ludzi kierować. Zdarzało się to w różnych państwach, w różnych, nam to czasem też, że czasem się oczekuje na zbawcę. Wielkie nadzieje. Panie pośle, a raczej panie doktorze w tym momencie, będzie czwarta fala? Będzie, bo tak epidemia przebiega. Ona będzie, ja ją nazywam falką, a ona będzie mała, bo chyba, że wirus nastąpi jakaś jeszcze inna odmiana i mutacja, która spowoduje, że ci, którzy są odporni na dotychczasowe warianty, przestaną być odporni, że ta odporność na ten nowy wirus, na tego nowego wirusa nie wystarczy. To będzie taka fala czy falka z lockdownem, znowu z zamkniętymi sklepami, pańskim zdaniem, z pustymi ulicami? No nie, no, polityka rządu w sprawie, ale to dotyczy nie tylko polskiego. Ja czasem to tak mówię, że rządy muszą coś robić, żeby wykazać, że coś robią, no bo jak to rząd nic nie robi, no to wydają różne zarządzenia, mniej lub bardziej skuteczne, mniej lub bardziej sensowne, ale są objawem, że rząd robi, no więc pracuje ciężko, niektórzy mają oczy zaspane, chociaż niekoniecznie z tego powodu, że nie śpią, ale to się dzieje i to w Europie też, no czasem kłopota. Jasne. A jak pan odebrał, może umknęła panu ta wypowiedź, chociaż nie sądzę, bo wiele osób ją słyszało, pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że no w skrajnym przypadku państwo jest jednak takim organizmem, który musi zastosować przymus i będzie się zmuszał Polaków do szczepienia. Wierzy pan w to? No, taką decyzję podjąć można. Oczywiście jedna z decyzji, którą można podjąć, ona nie byłaby rozsądna, bo przy tych ruchach, które są, które się rozwinęły, do których dopuściliśmy, to one, no będzie to duże napięcia będzie to wzbudzało. No, trzeba wtedy mieć duże siły. Ale pan by nie rekomendował czegoś takiego? Nie, w tej chwili nie, natomiast
Ja od początku, my ciągle dochodzimy do stanów, w których można powiedzieć, a trzeba było inaczej, ale na szczęście postanowiłem od pewnego momentu mówić, że jak jest inaczej, żeby nie mówiono mi, mogłeś powiedzieć, a nie tajić dla siebie. I w związku z tym my również całą tą akcję szczepień prowadzimy niewłaściwie od samego początku. Od Dlaczego? Samego początku należało wydawać, od już tam półtora roku temu, osobie zaświadczenie, że jest odporna. To tylko tyle i nic więcej. To by się z tego coś samo zrobiło. I w pewnym momencie masa ludzi odpornych zaczęła się stukać w głowę. No co my tutaj robimy, kiedy my jesteśmy odporni? Zresztą reakcje i służby zdrowia w tym zakresie były dziwaczne. Przecież po to zaszczepiono ochronę zdrowia medyków. Oczywiście odporność jest tam rzędu 95%, czyli na 100 zaszczepionych 5 nadal zachoruje i te przypadki się eksponuje. Ale generalnie po to zaszczepiono ochronę zdrowia, żeby oni mogli zdjąć te maski, otworzyć się i zacząć przyjmować pacjentów normalnie, bo oni są już odporni i oni i tam nie posieją tej epidemii. A medycy po zaszczepieniu ucieszyli się, że są zaszczepieni i co? I nadal byli zamknięci, nadal teleporady i tak dalej. No to ileż to irracjonalnych zachowań się odbywa. Przecież od razu trzeba było z porozumieniem zielonogórskim zawrzeć umowę, my was wyszczepiamy w pierwszej kolejności, bo jesteście wojskiem na pierwszym froncie, ale za to od razu po szczepieniu, to 2 tygodnie po szczepieniu, otwieracie się, no bo jesteście odporni, już wam nic nie grozi. Ja osobiście sam, nawet i dla sprawdzenia tam z osobami chorymi miałem kontakt i sprawdzałem, tak, byłem odporny, nic mi się nie stało, no to po coś ta odporność na Boga jest, no przecież to nie jest dla zabawy, dla przyjemności, tylko taka to powinna być logika tego, że osoby odporne już nie muszą się tak bardzo chronić. Mało tego, przypomnienie poprzez kontakt z wirusem o odporności przypomina organizmowi o tym antygenie i zwiększa ponownie odporność, więc to co się wyczynia, to jest nielogiczne. I dlatego od początku zupełnie należało inaczej prowadzić politykę informacyjną. Takie było i jest moje zdanie. I teraz są zaszłości, które trudno odkręcić. Teraz te ruchy antyszczepionkowe tak się wzmocniły, że w tej chwili decyzja o przymusie, no to nie wiem, to karetkami policyjnymi trzeba było, wozami policyjnymi trzeba byłoby dowozić, to jest nie do wykonania w tej chwili. Takie zapowiedzi są odpowiedzialne. Nasza nauka trwa w tym obszarze. Andrzej Sośnierz, Porozumienie, Koło Poselskie Polskie Sprawy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie pośle. Dziękuję.